Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście nie mamy zbyt często okazji, żeby się spotkać w Polsce. I muszę przyznać, że z przykrością stwierdzę, że większości z was nie znam, a rozmawiałem z kilkoma osobami dzisiaj. Bardzo miłe doświadczenie. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej. Tak jak wspomniał Michał, mój warsztat odbiega od tego, co dzisiaj mieliście tę okazję zobaczyć. Ja strasznie zazdroszczę przedmówcom ich warsztatu. Chciałbym być tak dobry jak oni, natomiast muszę sobie radzić w nieco inny sposób. Może w kilku słowach opowiem, gdzie byłem i gdzie jestem. Swoją profesjonalną karierę zacząłem w firmie HKR Architects Dublin dawno temu. Potem na 2 lata przeniosłem się do Miru, gdzie jakby zacząłem, nauczyłem się tej techniki tak naprawdę, bo wcześniej byłem stricte 3D. Ale myślę, że jak wszyscy w tamtym czasie oglądali obrazki Mira, oglądają je cały czas i zastanawiali się, jak oni to robią. Tak było też ze mną, więc kiedy tam dotarłem, byłem zmuszony niejako skorzystać też z innych narzędzi, które do tej pory były mi obce. To był tablet z dużymi oporami, zupełnie potrzebnie, bo wystarczyło mi 2 tygodnie, żeby zapomnieć o myszce, przynajmniej w Photoshopie, i skupić się na tym, co istotne, też w Photoshopie. W tym momencie po 2 latach wróciłem do Polski i założyłem własną firmę i od tamtej pory cały czas ją prowadzę. Mój wykład, czy może to, co powiem, będzie obejmowało ważne kwestie z mojego punktu widzenia. I to jest też coś, co wyniosłem z Miru, co się sprawdzało i co jest jakby dużym ułatwieniem w kontaktach z klientem. To był obrazek, który wysłałem do Miru, kiedy starałem się o pracę. Nie dostałem odpowiedzi, ale po 2 latach zadzwonili, spytali się, czy mógłbym podesłać im coś innego. Wysłałem to. Odpisali, przyjeżdżaj. Także udało się, z początki były trudne, ale trafiłem z czasem i z moimi umiejętnościami. No więc tak, jeśli chodzi o metodologię mojej pracy, najważniejszą rzeczą są szkice. To jest coś, na co poświęcam praktycznie połowę czasu projektu. Na jeden obrazek średnio przyjmuje 4-5 dni. Oczywiście to się może zmienić w zależności od klienta, jego wymagań, natomiast to jest z reguły maksymalnie, co na chwilę obecną daje się, jeśli chodzi o czas dla jednego klienta, jeden obrazek. Natomiast bywają krótsze terminy, tutaj pokażę jeden obrazek, który robiłem z 2-dniowym deadline'em, gdzie te techniki, które korzystam, których się nauczyłem w Photoshopie, jak najbardziej się przydają. Więc tutaj możecie zobaczyć, niestety nie do końca widać, ale na górze jest szkic, a na dole jest finalny obrazek. To zabija to rozdzielczością i tym, co możemy tutaj pokazać. Natomiast to jest klient ze Stanów Zjednoczonych, z którym bardzo dobrze mi się współpracuje, co nie jest regułą niestety. Ta współpraca układa się już od lat. Tak naprawdę miała bardzo dobry początek, po prostu przysłał mi model i kwestia zaufania. Mówi: Tomek, masz tutaj model, potrzebuję obrazki. Więc wszystko, co jest związane z produkcją takich obrazków, od ustawienia kamery, od oświetlenia, od jakichś detali, jest w mojej gestii.
Akurat przy tym projekcie nawet nie, z tego co pamiętam, nie było zakładany rejestr obrazków, po prostu ten model, był, model i sam projekt był sam sobie tak wdzięczny, że szkice wychodziły jak z automatu, naprawdę, gdzie by nie ustawił kamery, gdzie jakiego oświetlenia by nie użył, to się sprawdzało, przynajmniej moim zdaniem. I druga rzecz, którą czasami się robi, warto robić, to jest sprawdzenie, gdzie ten projekt jest, z czym jest związany. Akurat to była wyspa Jeju, więc szybko sprawdziłem, że to jest taka wyspa wiatrów. To jest też wyspa, przynajmniej w ich kulturze seksu. Więc wiele małżeństw tam jeździ, jest wielu symboli na tej wyspie, więc starałem się to też w jakiś tam sposób wpleść. I zaraz pokażę wam serię szkicy, które robiłem dla tego projektu. I jak mówię, z zaznaczeniem, że w mojej pracy zawsze staram się, żeby szkic, który wysyłam klientowi, był, może inaczej powiem, żeby finalny obrazek, który klient dostaje, był tożsamy ze szkicem. Żeby nie był zaskoczony w ostatniej chwili. Ja, żebym też nie wpadł w kłopoty, bo robiąc takie szkice, klient wie, czego się spodziewamy tak naprawdę i czego on się spodziewa, czekając na finalny obrazek, a z reguły ten finalny obrazek dostaje dosyć późno. Więc żeby uniknąć tarapatów i ewentualnych jakichś dużych poprawek, więc staram się dosyć wiernie, przynajmniej jeśli chodzi o ogólny obraz, odtworzyć to, co to, co udało mi się zrobić na etapie szkiców. Akurat pokazuję wam ten przykład, gdzie być może nie jest zbyt dużo zrobionego w Photoshopie, natomiast tu chodzi o tą metodologię. Po lewej szkic, po prawej finalny obrazek. Tutaj, żeby zaoszczędzić sobie troszkę pracy, znalazłem taki skrypt, który nie pamiętam nazwy. Ktoś będzie zainteresowany, jeden mnie napisze, postaram się namierzyć, który pozwalał ściągnąć pliki z Google Earth. Czyli że generalnie z Google Maps. Znalazłem jakieś fajne lotnisko. Zobaczyłem, że jest dosyć fajne rozdzielczości, nawet po zbliżeniu. Ten skrypt pozwolił mi po prostu tylko po jakimś dosyć manualnym metodą prób i błędów, zaznaczeniu współrzędnych, które potrzebuję, ściągnąć je w najlepsze, jak to było możliwe, rozdzielczości i później automatycznie wszystkie ze sobą skleję, więc miałem naprawdę rewelacyjną podstawę pod całe lotnisko, nie musiałem się bawić w Photoshopie, w malowanie wszystkiego. A to był taki skrót, który w większości przypadków przy tym projekcie w dużej mierze ułatwi mi pracę. Teraz chyba obecny jest jakiś plugin, nazywa się Maproom. On wam to zrobi dużo szybciej. Oświetlenie, jakie stosuję, bardzo różne od V-Ray Sky. Właśnie robię V-Rayu. Jeszcze wnętrza rzadko, ale jeśli już to w koronie. Od HDR-ów po V-Ray Sun, zresztą inne rzeczy, które tutaj widzicie, na przykład wszystko to jest tylko dla podkreślenia, tego nie widać, to były jeszcze jakieś błędy w geometrii, natomiast tutaj jest wszystko sobie podmalowane w Photoshopie, żeby dodać jakiegoś tam efektu. Tak naprawdę ten szkic może niekoniecznie mi się podobał, bo gdzieś wyszło, ale ostatecznie klient je zobaczył i chciał wszystkie. Trochę mi czasu zabrało, żeby to wszystko skompletować. Tutaj musiałem tylko domodelować sobie hangar, jakieś highlights uzyskać, a pozostałe to już... Właśnie to lubię w 3D i w tym, co robicie. Po prostu macie wszystko w programie, poustawiacie, renderujecie, tak naprawdę pozostaje jakieś detale do zrobienia w Photoshopie. No ale akurat przy tym projekcie tak udało mi się zrobić. No z reguły przy projektach, które powiedzmy są rzutami z góry, też staram się, nie ukrywając, robić jak
jak najwięcej w 3D, bo chodzi o czas. Jeśli coś mogę zrobić szybciej, w 2D to robię. Jeśli w 3D, nie mam z tym problemu, ale też wiem, że jakość moich rzeczy w 3D nie jest najwyższa. Tutaj praktycznie w 2D to tylko chyba wstawiłem tło, a reszta była i ludzików oczywiście, bo przynajmniej na pierwszym tle. Tutaj było miasto dołożone w Photoshopie, oczywiście helikopter. A to są jakieś dodatkowe szkice, które nie przeszły, tak to my. Zrobienie ich nie zabrało dużo czasu, natomiast zawsze, kiedy wysyłam rzeczy do klienta, to staram się jakby dać pełen obraz projektu czy ujęć z mojego punktu widzenia, które są ciekawe. W pierwszej kolejności zawsze ustawiam kamerę. A jeśli ujęcie jest ciekawe, to zawsze można je bardziej podrasować odpowiednim oświetleniem. Z reguły o szkicach, które robię, staram się nie powtarzać oświetlenia. Staram się, żeby każde ujęcie oświetlenie było inne. Natomiast są też sytuacje, gdzie widzę, że oświetlenie tak fajnie gra z modelem. Staram się też zobaczyć inne oświetlenie i być może uda mi się zrobić coś ciekawszego, a może będzie ciekawsze z punktu widzenia klienta. Przechodzimy do nieszczęsnego matte painting. Więc tak, widzicie tutaj technika stara jak świat, przynajmniej w filmie była bardzo często stosowana, jest stosowana. Zazdroszę tych umiejętności, sam nie potrafiłbym tak namalować. Natomiast nie ma co ukrywać, że takie umiejętności pomagają. Jeśli ktoś może iść na kurs, to zachęcam. To, co mamy obecnie i to, co jest prezentowane obecnie. Co musimy mieć? Jak powiedziałem, tablet, aparat, to własna biblioteka jest bardzo ważna. Oczywiście wiele rzeczy możemy znaleźć w internecie, ale niestety nic nie zastąpi tego, żeby wyjść i porobić własne zdjęcia. Często robię aparat fotograficzny, przynajmniej jakiejś średniej jakości, gdzie możecie sobie ustawić jakieś manualne tryby, żeby porobić zdjęcia z różną ekspozycją. To wam się często przyda, na przykład jeśli chodzi o wnętrza. Robicie wiskę w ciągu dnia i nie potrzebujecie całej informacji. Natomiast jeśli zrobicie zdjęcie, gdzie będzie widać tylko zdjęcie w nocy, ale gdzie będzie tylko widać jakieś detale, tu lampkę delikatną, tu jakieś inne światła, to równie dobrze coś takiego możecie sobie wkleić. To będzie dobra imitacja wnętrza, jakiejś kawiarni, czegokolwiek za dnia. Ja korzystam z Photoshopa, Affinity Pro pojawiło się niedawno. Jest, z tego co wiem, coraz lepsze, coraz więcej osób z niego stosuje, z niego korzysta, natomiast ja zostaję przy tym Photoshopie, przynajmniej na razie. Możecie poszukać jakieś różne piórka, które wam pomogą dodawaniu detali do swoich prac. Ja korzystam często z Pierre Crona, jest taki artysta, który wyprodukował wiele różnych bibliotek, bardzo fajne efekty mgieł, gdzie trzeba by naprawdę troszkę sobie pobawić się piórkiem, żeby różne rzeczy uzyskać, a tak wystarczy wziąć kilka jego, wymieszać, powycierać i możemy uzyskać super efekt. Co musimy brać? Tego tak przez chwilę trochę teorię, zaraz przejdę do konkretnych projektów, gdzie rozłożyłem, znaczy może powiem inaczej, bo czasami te moje pliki w Photoshopie są naprawdę duże, natomiast w tym momencie zmerdżowałem je do momentu, gdzie jakby widać kolejne etapy. Zaraz wam to pokażę.
korekcję, co trzeba brać pod uwagę przy sklejaniu. Mogłem tłumaczyć generalnie o co chodzi, skąd nazwa MadPaintik i tak dalej, ale to pewnie nikogo nie interesuje, nie ma znaczenia. Ale co trzeba przy nim brać pod uwagę? Na pewno korekcję kolorów, jeśli chodzi o dopasowanie poszczególnych elementów. Oświetlenie, żeby to było ze sobą tożsame. Nikt jakby nie będzie tutaj bawił się z linijką i sprawdzał, czy rzeczywiście tak jest. Zawsze przesunięcia mogą być i chodzi jakby o cały efekt wizualny, końcowy. Perspektywa, bo to jakby najczęściej może rzucać się w oczy i może być komentowane przez klienta. Ekspozycja swoich obrazków. W Photoshopie to są moje główne narzędzia. Jak Michał wspomniał, są dosyć delikatne w użyciu. I rzeczywiście tak jest. Color balance na szybko, gdzie dopasowuje poszczególne wartości. Trzeba z tym uważać, ale też bez przesady. Jeśli ktoś chce być bardziej precyzyjny, to wtedy wchodzi w krzywe. A nastawiać sobie punkcików i delikatnie nimi operować, żeby zmieniać sobie kolory. Najszybsza metoda, szczególnie jeśli chodzi o ludziki, bo sporo osób mówi, że ma z tym problem. Kolejne narzędzia, które czasami pomagają. Smudge Tool to jest mój denoiser tak naprawdę, który mogę wyczyścić bardzo dużo elementów, które na pierwszy rzut oka widzę, że nie przeszłyby klienta i na pewno by komentował. Dodge Burn to są narzędzia, które również używam przy stawianie ludzików, gdzie widzę, że muszę tu podmalować, żeby oświetlenie pasowało, ale również używam ich już na końcowym etapie, przy finalnym obrazku. Ja sobie zaznaczam jakieś określone elementy albo po prostu już pracuję na całym, dużymi brushami. Teraz opowiem o projekcie PageMill. Generalnie te projekty będą jakby na swój sposób przekrojem skali i sytuacji, gdzie wykorzystuję materiały z MadPaintik. To jest mój surowy obrazek. Zawsze staram się, żeby główne elementy materiału miały mieć na osobnych kalkach. Jeśli już potrzebuję, szczególnie w przypadku ujęć dziennych, to po prostu wrzucam sobie tylko jakieś drzewa, gdzie wiem, gdzie będę miał cienie i korzystam z dodatkowego pasu. Nie mam jakby określonej metodologii już postępowania w samym Photoshopie. Korzystam z Adobe Bridge, gdzie przerzucam swoje biblioteki i na przykład wiem, że będę potrzebował jakichś drzew mniej więcej abientowych, więc wrzucam ich sobie kilka, mieszczam tu, tam, przemieszczam, zobaczyć, gdzie będą jakieś wyglądały, ok. Po chwili przeskakuję na kolejny etap. Może sobie teraz na przykład zrobię ogólną korekcję kolorów. W wielu przypadkach renderuję bez szkła. Nie wiem, dlaczego zrobiłem, chyba z pośpiechu, żeby mieć większą możliwość postprodukcji i jakby wykorzystania czystego renderu. To jak widzicie, coś było nie tak ze szkłem. Nie wiem, czy z modelem, czy miał podwójny face, czy miał jakąś grubość, czy nie. W każdym razie musiałem nadać mu więcej przejrzystości, więc to jest ta zmiana. Tutaj kolejna podmalowanie metalowych elementów. Tutaj kolejną, w tym momencie musiałem podkreślić te finy, które są ważne. Tutaj zaczynam dodawać światła. Tak naprawdę przy renderze nie było żadnych świateł, tylko po prostu wziąłem oryginalny render. Czy też to był oryginalny render. O ile pamiętam samego pasa szyby, żeby zobaczyć coś w środku. Wyciągnąłem ekspozycję.
zmieniłem jej kolor, tak żeby zimitować, że w środku jest światło. Trochę oświetlenia. Czyli generalnie mam jakąś bazę, którą w Maxie dochodzę do jakiegoś etapu, gdzie wiem, co mogę z tym zrobić w Photoshopie i nie spędzam tam więcej czasu, tylko żeby jak najszybciej przejść do Photoshopa. Nie lubię czekać. I kolejne etapy. Trawa to też po prostu wyrzucam sobie jakieś elementy z mojej bazy i staram się to wszystko sobie skleić. W większości przypadków to są jakby różne pliki, ale starając się zachować w jakiejś miarę, że to widzimy trochę więcej detalu, tam nam się wszystko rozmywa. Tutaj jeszcze to wszystko nie gra, natomiast po prostu sobie blokuję pewne elementy, tak żebym też widział całość. Tutaj BN Dodge, podmalowanie troszeczkę tego wszystkiego, żeby nadać jakieś głębi. Trochę cienia. Jakieś winiety, przyciemnienie tego, co jest bliżej. Coral Balance na całości. Dodanie jeszcze kontrastu. To było na wszystko, jeśli chodzi o ten projekt. To jest projekt Hamar w Norwegii. Na ten projekt miałem 2 dni. Klient się odezwał, bo jakaś inna firma wystawiła ich. Generalnie nie przyjęli projektu, który mieli zrobić. I miałem na to 2 dni. Generalnie założeniem było, żeby pokazać to w otoczeniu, nie mając zdjęcia. Z helikoptera, z drona, cokolwiek. Zależało im, żeby pokazać tą zatokę, dużo zieleni. Jak ten cały obszar, to jest ta cała, cały obszar ten podlega rewitalizacji. I na to trzeba się skupić. Także już wiedziałem na wstępie, że tutaj będzie dużo pracy sklejania po prostu, żeby ten obraz końcowy na swój sposób był zadowalający. Jak mówię, nie mam żadnych określonych etapów. To akurat co mam pod ręką lub to, co da mi jakby możliwość zobaczenia projektu w całości, to wrzucam. Tutaj troszkę wymazowania. Tutaj mam kolejną, żeby nadać jakieś głębi przy brzegach, żeby było widać, że tam jest delikatnie płycej. To jakieś detale, które nie zawsze się na nich myśli, kiedy zaczyna się projekt, natomiast już na etapie samej pracy widzi, że fajnie, żeby coś tam jeszcze było. Więc w miarę możliwości i czasu staram się jak najbardziej dodawać tych projektów, detali. W tym projekcie jeszcze było tak, że podjąłem się go pod warunkiem, że dostaną finalny obrazek jakby bez szkicu, bo już nie było absolutnie na to czasu, więc od razu zacząłem pracę na wysokiej rozdzielczości. Dla mnie wysoka rozdzielczość to już jest 5000 pikseli. I na chwilę obecną przy tym zostanie, może coś się zmieniło. Czy wszyscy tak pracujecie na tej rozdzielczości? No właśnie. Także to jest standard. Tutaj pomyślałem, że będzie fajnie takie niebo, bo tak z reguły w Norwegii to wygląda. Moją referencją była, ponieważ to nie jest zbyt dobrze zamieszkany obszar, być może niezbyt popularny, więc mogłem tylko spojrzeć sobie na płaską satelitę z Google Earth, żeby zobaczyć więcej, co tam jest. Więc to był jakby mój jedyny referencyjny obrazek. Więc jak mówiłem wcześniej, zaczynam sobie dodawać elementy, blokować poszczególne, jakby nie bawić się jeszcze w jakieś tam szczegóły, nie spędzać zbyt czasu na jednym elemencie, tylko podmalować tutaj, dodać element tak, żeby jak najwięcej zblokować. A pierwotnie
Pierwotnie miałem, miałem zrobione wszystkie, zacząłem wkleić jakieś miasto tak naprawdę. Troszkę jakiegoś miasta norweskiego tutaj, troszkę tutaj, to tak, żeby mi pasowało oświetlenie, natomiast to jest coś, co niestety musiałem zmienić. To jakby jest jedna rzecz, którą zmieniłem, jeśli chodzi o komentarze dla nich, bo chcieli mieć rzeczywiste budynki, a nikt się nie będzie bawił w teksturowanie lub cokolwiek innego. Po prostu, dobra, jeśli chcecie mieć rzeczywiste budynki, to macie boksy. Ale jakby dla nich to nie było istotne, i chodziło o to, żeby pokazać kontekst, że to jest to miejsce, plus zieleń i zagospodarowanie tego całego terenu. Więc tutaj jeszcze oddaję poszczególne elementy. Tutaj blokuję kolejne. Tutaj jest kolejny pas z cieniami, żeby mniej więcej dodać też szczegóły. I to jest jakby od razu cała maska zieleni. Tutaj wszędzie na początku były zwykła trawa gdzieś złapana z helikoptera, gdzieś znalazłem. Drobne wyspy, które wykorzystałem miałem to szczęście, że mogłem się przelecieć nad Bergen. Wszystko się przydaje, naprawdę. Jeśli ktoś się zajmuje tą techniką, to czasami z tym walczę, że będąc gdzieś na wakacjach z rodziną, nie fotografuję tylko rodziny, ale zawsze coś przy okazji. Po jakimś czasie okazuje się, że się przydaje i to bardzo. To miałem też szczęście, że miałem trochę tych materiałów z tej wycieczki helikopterem, więc wykorzystałem jej, robiąc takie małe wysepki. To, co jest niepotrzebne, wymalowałem. Tak naprawdę jest sporo elementów. Nie widzę tego na pierwszy rzut oka, ale one się powtarzają. Po prostu jeden patch, który wygląda super. Wykorzystuję go w tylu elementach, ile się da. Oczywiście nie obok siebie, czasami z różnej skali, czasami z jakąś transformacją, ale po to, żeby sprawdzić efekt końcowy, zaoszczędzić sobie czasu. I tak wiem, że nikt się do tego nie doczepi, się sprzeda. To są jeszcze jakieś elementy, które musiałem wyłuskać. Dodatkowe elementy, port, statki są powklejane z różnych, tak naprawdę w większości przypadków one się powtarzają, są po prostu tylko poobracane. Nawet na pierwszy rzut oka nikt nie zdoła stwierdzić, czy mają dobre oświetlenie. Z tej odległości nie widać, więc po prostu je sobie tylko obracam, przekręcam, tak żeby dodać detalu. Tak samo i tutaj. Jakiś statek, szybko podmalowane, że płynie. Bo to już jakieś naprawdę chyba jedyne rzeczy w większości, które robiłem na samych budynkach. Korekcje kolorów, z reguły color balance. Być może jeszcze jakieś mapy przenikalności. Także widzicie, w ciągu dwóch dni można zrobić sporo, by efekt końcowy był dosyć blisko oczekiwaniom klientów. A tutaj, jak mówię, głównym tematem było pokazanie w kontekście, takim, jaki osoby, które decydowały o tym, czy ten projekt przechodzi dalej, czy nie, mogły stwierdzić, ok, to jest Hamar, widzę te budynki, wiem, że za tym są pola, jakie mniej więcej są zabudowania. No i plus rzeczywiste oddane tego, co to może być. Projekt Campus to jest projekt, którym zacząłem robić w zeszłym roku. Natomiast wracam do niego do czasu, ponieważ mam jeszcze kilka szkiców, które klient chciał, ale nie mam czasu, żeby je zrobić, więc tak praktycznie robię w wolnym czasie. To jest szkic, który wykonałem, jeden z wielu szkiców, które wykonałem do tego projektu. I klient chciał, żebym go zrobił, ponieważ wiele poprzednich szkiców, czy już finalnych obrazków, jakby obejmowało ten projekt z bliska.
Więc tym razem troszkę odsunąłem się z kamerą, żeby pokazać go dalej, plus stwierdziłem, że okej, może rzeczywiście zrobimy jakieś sobie niebo tutaj uderzające i ciemne tło i dosyć plastycznie to wyszło, podobało mi się, klientowi też, więc stwierdził, że okej, mam zielone światło, żeby robić to w 3D praktycznie tylko, generalnie zaraz zobaczycie, z czego startuję w tym konkretnym obrazku. To wygląda to bardzo źle, w moich oczach akceptowalnie i wiem, że z tymi pasami, które mam dodatkowo, nie jest ich wiele, jest reflection, maskę na poszczególne materiały i to praktycznie jest jeszcze specular czasami, jeśli jest coś fajnego i mogę je użyć, ale to też niezbyt często. Kiedy po czasie spojrzałem na ten projekt, stwierdziłem, że jednak tamte niebo było zbyt intensywne i jak staram się z reguły, żeby szkice i obrazki finalne były mieć tak samo, więc stwierdziłem, że tutaj jednak zbyt duża uwaga idzie na niebo i dobrze by byłoby skupić się bardziej na projekcie, więc poszukałem czegoś bardziej delikatnego. Poprzednia powiedzmy zabudowa, którą miałem w szkicu, to był jakiś obrazek, który znalazłem i po prostu szybko gdzieś wkleiłem, tu jeden, tu drugi, żeby pokazać trochę domków w stylu amerykańskim, zachodnim, tam jest też część, która jest bardziej urbanistyczna, więc jakieś budynki przemysłowe. No i tak zacząłem z tym, co mówiłem wcześniej, po prostu sklejać poszczególne elementy. To, co akurat uważałem, że jest najbardziej istotne, żeby zablokować cały obrazek, żeby mieć jakby jego pełen obraz, żeby jak najwięcej patrzę na całość i widzę, co jeszcze muszę zrobić, więc dobrze od razu zblokować sobie niebo i powiedzmy pierwsze to, co mam przed sobą, żeby zablokować całość obrazka plus jakby kolorystyczne korekty. W większości przypadków color balance dodge burn, żeby podmalować ewentualnie jakieś highlightsy. Kolejna wycinanka, którą znalazłem jakby z jednego z innych projektów, który dla niego robiłem kiedyś. Niekoniecznie, nie wiem, czy to widać, czy nie, nie bardzo pasowało gdzieś tam perspektywą, gdzieś tam się rozjeżdżało. Nie mam już niestety oryginalnych obrazków, bo wszystko jakby jest, generalnie renderuję w 32 bitach, żeby mieć swobodę w postprodukcji. Jakbyście widzieli, tutaj nie ma zbyt wiele rzeczy z 32 bitów wyciągnąć, niemniej jednak siła przyzwyczajenia. A sam obrazek już jest obrabiany na 8 bitach. Kiedyś, kiedy zacząłem w Mirze, chciałem być tak precyzyjny, więc przy wszystkich rzeczach, które robiłem w Photoshopie, stosowałem jakieś maski, adjustment layers, i robiłem w 16 bitach, a potem stwierdziłem, że to nie ma sensu, więc tak naprawdę wszystko jest robione na żywym organizmie i czasami nie ma drogi powrotu, więc ta informacja może być stracona, ale to też jest jakby kwestia praktyki i tego, jak się pewnie po jakimś czasie człowiek czuje z operowaniem poszczególnymi elementami, z korekcją kolorów. Tu mamy rzeczy zblokowane, wiem, że w tle są w góry, więc to też było bodajże sklejone z kilku różnych. Za tym budynkiem wiedziałem, że są jakieś dodatkowe budynki gospodarcze, jakieś fabryki, więc szukam tego, co mi pasuje. Wrzuciłem jakiś obrazek, ale widzę, że nie spełnia swojej roli, szukam kolejnego. Moja biblioteka na chwilę obecną pozwala mi, żeby dosyć sprawnie i szybko podmieniać takie elementy. Więc trzeba mieć ją dosyć sporą. To
tutaj rzuciłem przed projektem, przed tym budynkiem w projekcie jest jakaś ulica z drzewami, więc kolejną, a tutaj jest po prostu już po, też jest zmerdżowane wszystko, bo nie chciałem was zanudzać. Obróbka po zabawie z kilkoma warstwami. Reflection and Reflection Pass. A jak widać, nie ma co się bać. Trzeba korzystać z tego, co jest i przynajmniej w moim przypadku, jak mówiłem już wcześniej, widzę, co mogę z tym zrobić w Photoshopie, więc im szybciej mi się uda przejść do Photoshopa, tym lepiej z mojego punktu widzenia. Nie spędzam zbyt dużo czasu w Maxie osiągnąć jakiś końcowy efekt, ponieważ wiem, że mogę dużo szybciej osiągnąć ten efekt w Photoshopie. Tutaj te światełka, które widzę, to jest też to jest jakaś kawiarnia, którą zrobiłem, której zdjęcia zrobiłem jakiś czas temu. Jest tylko gdzieś zaznaczone, pokopiowane, jest jedno zdjęcie wszędzie, tylko zaznaczy, że jest jakaś aktywność, są jakieś biura, żadnych detali, nawet gdyby ktoś sobie to przybliżył, to i tak nie będzie mógł stwierdzić, co to jest, ale chodzi o sam efekt. Tutaj trochę atmosfery jest dodane, żeby pokazać głębię, żeby pokazać dystans. Kolejny detal, lampy. Wszystkie, to jest jedna lampa przekopiowana, poobracana. Tutaj trochę kolejne, tak jak powiedziałem wcześniej, skaczę sobie po całym obrazku, żeby zobaczyć, który element mi najbardziej na chwilę obecną nie pasuje, to trzeba zmienić. Gdzie dokonać jakiejś korekcji kolorów, gdzie zmienić kontrast, jasność. To wszystko, tego też chyba bardzo, bardzo pomaga robienie zdjęć, po prostu, że można sobie tylko wytrenować oko. Jeśli mam tylko wolną chwilę czasu, biorę aparat i staram się robić zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych. Ale to później pomaga przy pracy, kiedy patrzysz na obrazek i widzisz przy takim sklejaniu, że to ci jeszcze nie pasuje, co jeszcze można zmienić, jakby to wyglądało w rzeczywistości. Trenowanie oka robieniem zdjęć jest bardzo, bardzo pomocne, przynajmniej moim zdaniem. Tutaj widziałem, że te elementy za bardzo mi wystają, więc troszkę je przyciemniłem. Na końcu jakiś detal, który przyciągnie uwagę mi głównie tego projektu. Jakby końcowe fazy. To już praca nad całym obrazkiem, nad jasnością. I ogólną kolorystyką, ale to też jakby bez mocnego akcentu czy zmienienia całości. Z czego korzystam? Bardzo dobra biblioteka zdjęć. Niestety jest abonament. GoboTree wydaje mi się, że zostało tworzone przez Vionic swojego czasu. Też jest dużo rzeczy, których możecie z nich korzystać. To też są drobne elementy. Tu są darmowe zdjęcia, jeśli kogoś to interesuje. No i Texture.com. Chyba wiecie wszystko na ten temat. Także dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Cześć, takie szybkie pytanie. W jakiej rozdzielczości robisz próbki i czy jakoś je skalujesz później, później na końcowy obrazek wykorzystujesz elementy powycinane, czy robisz je od nowa? Szkice robię w rozdzielczości 1000 pikseli. I mniej więcej, jeśli wiem, że coś mi zajęło dużo czasu, żeby znaleźć biblioteki już na etapie szkice, po prostu sobie tylko odkładam je na bok i później wykorzystuję. Oczywiście już odkładam w oryginalnej rozdzielczości. Gdy nie ma dużo pytań, nie robię dużo w 3D. Chciałem zapytać, jeżeli masz tą bibliotekę tych zdjęć, to czy zapisujesz te zdjęcia w RAW-ach i korzystasz z tych RAW-ów, czy bardziej w JPEG-ach, czy jak to jest w ogóle? Swego czasu
przynajmniej jeśli chodzi o nieba, wyrobiłem zdjęcia w 16 bitach. Tak, żeby ewentualnie mógł sobie to wszystko później ładnie wyciągnąć w zależności od potrzeb. Natomiast w tym momencie robię wszystko w 8. Przyspiesza mi to obróbkę w Photoshopie. Tak naprawdę już z perspektywy czasu nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie. Na początku w ogóle szacunek, bo super rzeczy pokazujesz. A chciałem się tak zapytać odnośnie logistyki, ponieważ domyślam się, że twoje repozytorium tych wszystkich zdjęć puchnie w zastraszającym tempie, tak? W jakiś patent na połapanie się w tym wszystkim, poza super pamięcią? Tak, to faktycznie mam jeszcze parę zdjęć do obrobienia. Ale staram się to robić tak naprawdę przy okazji projektów. Moja biblioteka już jest całkiem duża i no niestety w większości przypadków wykorzystuję ją nadmiernie, więc też wiem, że wymaga rozszerzenia. Natomiast jak wspomniałem, korzystam z Adobe Bridge, gdzie mniej więcej mam wszystko pokatalogowane. Nie wiem, powiedzmy ludziki, słońce, cień, sztuczne oświetlenie, naturalne oświetlenie, tak żeby później tylko przejść i wyciągać to, co mnie interesuje. Proste, ale niestety czasochłonne i to też jest jakby minus tej całej techniki, że przygotowanie się do stosowania jej wymaga dosyć dużo czasu, przynajmniej na tym początkowym etapie, żeby to robić jakiejś określonej, oczywiście określonej jakości. Dzięki, cześć. Ja mam pytanie, jak wspominasz swoją przygodę w Mirze? No bo to w sumie taka najjaśniejsza gwiazda wśród wizualizacji, przynajmniej w moim środowisku. Tak uważamy wszyscy i zawsze nas fascynują te ujęcia, bo one są zupełnie inne od innej wizualizacji. Co o tym myślisz, jak to wspominasz? Może jakieś najfajniejsze wspomnienie? A już myślałem, że Nikomir nie zapyta. Więc tak, dołączyłem do Mirze w 2010 roku. A na akurat dobrze się zbiegło, bo w Irlandii kryzys się rozszalał na dobre. Po przyjeździe zaskoczyło mi miejsce. Nie wiedziałem, muszę przyznać, za dużo o tym miejscu wcześniej. Bardzo urokliwe, szybko zmieniającą się pogodą. Tak naprawdę chyba po paru tygodniach stwierdziłem, że już wiem, skąd biorą te swoje, czerpią swoje pomysły na wizualizację, bo ta naprawdę aura, która pogodowa, zmienia się tak to wszystko często, że nie jesteśmy w stanie, pada 15 razy dziennie po 5 minut. Zawsze mówię, jestem pod wrażeniem waszych poranków. Jest super mgła. Nie, to nie mgła, to smog. Więc dołączyłem do Miru, kiedy zespół był stosunkowo mały, był nas sześcioro. Z czasem się rozrósł, z czasem się przenieśliśmy do doku. W tym momencie no, myślę, że mają bardzo, bardzo fajne warunki. Wcześniej było troszeczkę bardziej surowo. Mieliśmy biuro, mieściło się w jakiejś starej kamienicy. Ja przyjechałem z Irlandii, gdzie pracowałem w takim biurze architektonicznym, było sporo, tam było wszystko tak wymuskane, szkło. Wchodzę do Miro, tam po prostu odpadające dechy i tak wow, coś no inaczej sobie to wyobrażałem. No ale oczywiście nie nikomu nic nie mówiąc, bo kapitalne miejsce. Środowisko pracy, super, to jest chyba to, co najbardziej mi pasuje. Nie pasuje, bardziej powinienem powiedzieć w byciu freelancerem. Że nie ma punktu odniesienia w tym, co robimy czasami i łatwo się jest zagubić, czy po prostu stracić dystans do obrazka. Natomiast tam dosyć często były rozmowy na temat tego, co robimy, jak robimy i bardzo dobra platforma edukacyjna dla wszystkich, bo to jednak spore natężenie wiedzy i siłą rzeczy każdy się uczy.
Z drugiej strony też jest presja nie narzucana przez nikogo, no ale nikt nie chce być w ogonie, ale jednak zawsze to widać, kto robi lepsze, kto robi gorsze rzeczy. Kapitalni właściciele, Mac i Trond, mądrzy ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i jak do tego dojść, zbudowali świetny team. Z perspektywy czasu wiem, że miałem ogromne szczęście tam trafiając. Wiem, że moje prace nie były tak dobre, natomiast siłą właśnie tej dwójki jest to, że oni potrafią odkryć potencjał człowieku. Więc jeśli nic was to nie trzyma, wysyłajcie maila ze swoimi rzeczami. Kto wie, mniej więcej z tego, co wiem, co roku staram się poszerzać skład. Nie wiem, na ile to jeszcze jest możliwe, ale tak właśnie jest. Aura miru dopadła każdego. Wszyscy się zastanawiają, czy już wysyłać CV, czy jeszcze. Wszystko? A wiesz co, ja swoje znam człowieka stricte w 3D. Jeśli chodzi o mnie. Być może jakieś tam detale są dorzucane. Wiem, że w Mirze to było różnie i też w przeszłości jednak sporo rzeczy, przynajmniej jeśli chodzi o takie rzeczy codziennego użytku, było dodawane w 2D. No ale sam szkielet, większość elementów, jeśli chodzi o wnętrza, to było 3D. Jest. Po prostu czysta kalkulacja czasu. Wiadomo, że można było zrobić też 2D, no ale po co? Tak, dziękuję bardzo.